film o nominowanych. Nominowani w tej kategorii są Nina Harbus-Kaczmarewicz za tekst o kobietach III Rzeszy, opublikowany na stronie weekendgazeta.pl. Konrad Kruczkowski za tekst Jesteśmy głusi, zamieszczonym na stronie haloziemia.pl. Grażyna Latos za opowieści syryjskie i Sabha o nic nie prosi, które ukazały się na stronie krytykapolityczna.pl. Oraz Marek Szymaniak za teksty Świat się dusi, to oni płacą za twoje tanie ciuchy i komórkę i Ile nas kosztuje tanie mięso, gotujemy sobie Farmagedon, zamieszczonymi na stronie tvn24.pl. Nagrodę w tej kategorii wręczy Aleksandra Karasińska, zastępczyni redaktora naczelnego Newsweeka i szefowa Newsweek.pl. Dobry wieczór Państwu. Ja się bardzo cieszę, że pracuję w internecie. Pozdrawiam całą ekipę Newsweeka.pl. I chciałam Państwu powiedzieć, że Kapituła przyznała tę nagrodę w bardzo szczególnym momencie. Że widzimy, jak na naszych oczach zmienia się świat mediów. Jak te siły zrodzone w internecie niszczą tradycyjne media, jak zabierają im podstawy finansowe, jak na wielką skalę często rozpowszechniają kłamstwa. W ostatnich tygodniach widzieliśmy, jak groźne są te nowe media, jak niszczą debatę publiczną, jak dezinformują, a w konsekwencji osłabiają demokrację i wspierają populistów. Facebook, Twitter, inne media społecznościowe przekazywały milionom Amerykanów fałszywe informacje. Dziś, po tym co się stało, politycy i dziennikarze w Europie i w Stanach mówią o największym kryzysie demokracji związanym z upadkiem prawdziwego dziennikarstwa. Jeżeli mamy społeczeństwo, w którym ludzie nie mogą zgodzić się co do podstawowych faktów, jak możemy mówić o funkcjonowaniu demokracji? Powiedział niedawno Martin Baron, wydawca Washington Post. I mówię o tym nie dlatego, żeby narzekać czy desperować. Mówię o tym, bo musimy pracować nad prostowaniem tych kłamstw. Mowie nienawiści i oszczerstwom musimy przeciwstawić rzetelne dziennikarstwo, sprawdzanie faktów, opinie oparte na wiedzy i doświadczeniu. I dlatego właśnie postanowiliśmy szczególnie docenić pracę tych ludzi, którzy w nowych mediach internetowych tworzą rzeczy wartościowe. Właśnie po to Kapituła Nagrody stworzyła nową kategorię Najlepsze dziennikarstwo w internecie. Laureat tej nagrody jest blogerem. Pisze, bo jak mówi, to dla niego sposób, żeby zrozumieć innych. Był wcześniej dyrektorem artystycznym kilku agencji reklamowych. Współpracuje z Onetem, Tygodnikiem Powszechnym, W Drodze. Tegoroczną nagrodę imienia Teresy Torańskiej otrzymuje autor bloga Halo Ziemia za multimedialny materiał Jesteśmy głusi. Jest to reportaż o głuchoniemych rodzicach i ich dzieciach, który uczy szacunku dla inności, piękna rodzicielstwa i miłości. Gratuluję i zapraszam na scenę Konrada Kruczkowskiego. Ja dość sprawnie piszę, ale bardzo wolno myślę, natomiast postaram się te 45 sekund dobrze wykorzystać. Ja kiedyś zamarzyłem o tym, żeby robić rzetelne dziennikarstwo i żeby robić je w internecie i bardzo wielu moich kolegów bardziej doświadczonych z mediów redakcyjnych mówiło, że to nie jest możliwe. Że w zasadzie w dziennikarstwie już nie ma mistrzów, a nawet jeśli są, to nie ma czasu, żeby się od nich uczyć, nie ma na to środków. I potraktuję tą nagrodę jako dowód słuszności, że nie warto się temu poddawać i zobowiązać. Będę starał się głosowi nie poddać w przyszłości, ale nie chciałbym mówić tylko o sobie i ostatnich 10 sekund, a o bohaterach tego reportażu i osobach, których chciałbym podziękować. Więc ja kiedyś usłyszałem autorka tych słów, jest tutaj na sali takie zdanie, że reportaż jest po to, żeby jeden człowiek zrozumiał drugiego człowieka i myślę, że chciałbym, żeby moje dziennikarstwo zawsze taką rolę spełniało, żeby moja praca służyła temu, żeby jeden człowiek zrozumiał drugiego człowieka, żebym ja rozumiał też świat lepiej i go porządkował.
I w tym reportażu są głusi rodzice głuchych dzieci. Oni zdecydowali się na to, żeby nie implementować swoich dzieci, żeby te dzieci pozostały głuche, żeby zostawić im ten wybór w przyszłości. I pamiętam, że kiedy usłyszałem tę historię, jeszcze zanim poznałem swoich bohaterów, to we mnie zrodziła się taka emotywna ocena, że przecież to wielka krzywda i że coś im jest odbierane. Ten reportaż powiedział mi, że niekoniecznie, ale nauczył mnie też tego, że tam, gdzie zaczyna się ocena przed pracą, tam kończy się dziennikarstwo i mam nadzieję, że wszyscy będziemy tego unikać. Chcę podziękować też moim mecenasom, którzy pozwalają, żeby mój blog funkcjonował. Tam, gdzie zaczyna się kredyt, też dziennikarstwo może się skończyć. I chcę też podziękować mojemu wydawcy. Ten reportaż będzie miał drugie życie w książce. I na samym końcu, ja dopiero wchodzę w ten świat, tak? Publikuję trzeci rok, ale już widzę, że 45 sekund, że ten zawód ma swoją, ten zawód ma swoją wielką cenę. My bardzo rzadko o niej mówimy, mnie nikt nigdy nie ostrzegał. I kiedy ja jestem w Polsce, dokumentuję swoje materiały, poświęcam temu czas, bo staram się robić to powoli i żyć życiem swoich bohaterów przynajmniej przez chwilę, no to tą cenę płacą moi bliscy, bo mnie wtedy nie ma w domu. I im chcę za tą możliwość bardzo dzisiaj podziękować. Dziękuję. Bardzo dziękuję.